Dzień dobry, moje drogie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj serdecznie zapraszam na film z serii Mierzymy. Mierzymy rzeczy z Zary. Nie będzie tego dużo, kupiłam dosłownie 4 elementy, ale elementy bardzo wiosenne, bardzo też klasyczne, które uzupełnią moją szafę. Przyniosłam też właśnie kilka rzeczy z mojej szafy, które noszę najczęściej i postaram się na bazie tych ubrań, które kupiłam, zbudować kilka stylizacji, bo tym się właśnie też zawsze kieruję, robiąc zakupy. Myślę, co mam w szafie i czy dana rzecz będzie mi pasowała tak, żebym mogła zbudować jak największą ilość stylizacji właśnie na różne okazje, więc dzisiaj to będziemy robić. Serdecznie zapraszam, jedziemy. Zanim zaczniemy, myślę, że ważne są też moje wymiary, bo za każdym razem dostaję od Was pytania, ile mam wzrostu, ile ważę i tak dalej. Więc ja mam 1,64 m, to jest nie za dużo, specjalnie właśnie zaczynam film w takich obcisłych rzeczach, żebyście mogły zobaczyć dokładnie moją figurę. 1,64 m, 57 kg wagi, zawsze ważyłam 51-52, no ale w ostatnim miesiącu trochę mi się przytyło i ta waga skoczyła o 5 kg do przodu, więc tutaj pojawiło mi się trochę więcej i u mnie zawsze jest tak, że jeżeli trochę przybieram na wadze, to pierwsze co rośnie mi biust, więc przestałam się już mieścić w większość swoich staników. No i też byłam ciekawa, jak z tymi ubraniami z Zary, bo za każdym razem zamawiam XS albo kupuję XS z Zary. No i byłam ciekawa, czy zmieszczę się w te ubrania. Powiem Wam, że nie jest źle. Tutaj sweterek, który zamówiłam, to jest właśnie rozmiar S, bo nie było XS-ki. Właśnie rozmiarówka kończy się na S, to jest tylko S, M i L. I to jest pierwsza rzecz, którą kupiłam w Zarze. 149 zł i to jest 100% bawełna. Ale strasznie właśnie chciałam mieć w tym sezonie wiosennym coś pastelowego w szafie, w odcieniu właśnie takiej delikatnej żółci. I strasznie spodobał mi się ten sweterek. I wiecie, patrząc na jego klasyczny kształt, ja już widzę wiele, wiele, wiele możliwości stylizacyjnych właśnie na bazie tego swetra. No i dodatkowo cudowny kolor, więc to jest pierwsza rzecz. Dobra, następnie kupiłam kieckę, to jest taka szmizjerka zapinana w pasie brązowym paskiem. Ona kosztowała 229 zł i niestety 100% poliester. Sukienka, która będzie pasowała, wiecie, na wiele różnych okazji, która jest niezwykle uniwersalna. Szkoda, że tego typu materiał jest, ale szukałam i niestety nie znalazłam takiej właśnie białej, klasycznej szmizjerki z dobrym składem w innych sklepach. Jeżeli znajdę, to na pewno kupię, natomiast strasznie mi się spodobała właśnie ta sukienka na modelce. Zobaczymy, jak będzie wyglądała na mnie. Kolejna rzecz to są spodnie. I to są spodnie totalnie w moim stylu, ponieważ to są szerokie, eleganckie spodnie na kant. One kosztowały 129 zł, rozmiar to jest XS. I właśnie chciałam wzbogacić swoją szafę o coś beżowego. Spodnie w odcieniu beżowym, bo ja mam takie właśnie szerokie spodnie i za każdym razem też dostaję o nie pytania. To są spodnie z Berszki. Zawsze jak mam je na sobie, to dostaję właśnie pytania od Was, skąd je mam. Ja je strasznie często noszę, bardzo dobrze się w nich czuję i brakowało mi czegoś właśnie w beżu, w podobnym fasonie, spodnie, które mogę założyć i do, wiecie, czegoś sportowego, i do obcasa, i do koszuli, i do swetra, i zawsze będzie wyglądało dobrze, więc szukałam w beżu, no i Zara ma. To jest materiał taki bardzo, bardzo delikatny, taki, wiecie, taki wiaterek prawie, jeżeli chodzi o skład, bo słuchajcie, nawet tego nie sprawdzałam, to mamy 89% modalu i 11% poliestru. To jest materiał, który jest naprawdę niesamowicie lekki i przewiewny. Zaraz założę to, zobaczycie, jak on się układa. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam, to jest torebka. W ogóle zdziwiłam się, że przyszła w takim worku torebka, która wygląda w ten sposób. I torebka kosztowała 129 zł i jest słodka. No maksa słodka i super wiosenna. Więc dobra, stylizujemy. Czułam, że mogłam wziąć z tych spodni S-kę, a nie XS-kę, bo muszę trochę na wciągniętym. Jeszcze jak stoję, to jest pół biedy, jak usiądę, będzie gorzej. Więc jak się rozluźnię, o, jak rozluźnię brzuch, to tutaj wypływa górą i tutaj też widać, że ten rozmiar mógłby być troszeczkę większy. Na wciągniętym pół biedy, no ale komu się chce chodzić cały czas na wciągniętym?
Więc tutaj SK byłaby mile widziana. Jeżeli chodzi o materiał, to jest super lekki, zimny i tak miękko smyrającym się po ciele. Wiecie, o co mi chodzi? To jest coś takiego naprawdę niebywale miękkiego i komfortowego. Ja je trochę prasowałam, bo to są spodnie, które mogą się, znaczy nie mogą, one się po prostu będą gniotły, bo przyszły do mnie też w takim stanie bardzo dyskusyjnym i nawet tutaj widzę na kolanach, bo one wisiały dosłownie może pół godziny na wieszaku, zaraz po tym jak je wyprasowałam i już widzę, że pogniotło się, wiecie, od tego przerzucenia przez wieszak. Więc to jest materiał, który będzie się trochę gniótł na pewno, ale właśnie ten odcień mi się niesamowicie podobał. Dobra, do tego na pewno musiałabym założyć pasek. Fajnie, bo szlufki są dosyć szerokie, więc można troszeczkę właśnie szerszy pasek założyć. Troszkę większy. Ten jest akuratnie z Medicine. Ja większość swoich pasków właśnie mam z Medicine. Oni tam mają dosyć duży wybór. O, idealnie pasuje. I teraz tak naprawdę patrzę po tym, co tutaj przyniosłam. Do tych spodni pasuje absolutnie wszystko. Szary sweter będzie wyglądał bosko. Sweter z HM-u, z kolekcji jesiennej. I do tych spodni wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Beż połączony z szarością. Całkiem spoko. No i co, jeżeli chodzi o buty, to tak naprawdę co Wam w duszy gra? Mogą być białe trampki. Ja w tym momencie założę takie lakierowane mokasyny. I tak to wygląda. Całkiem fajnie. To jest zapewne propozycja na trochę chłodniejszą wiosnę, ale lecimy dalej. Moja ulubiona koszula z lumpeksu. I z tą koszulą spodnie wyglądają też cudownie. Wiecie, błękit, paski, beż. To jest zestaw, który zawsze się obroni. To jest olbrzymia koszula męska z lumpeksu, którą kupiłam za 5 zł. Ja ją uwielbiam i mam wrażenie, że ona w ogóle do wszystkiego będzie wyglądała dobrze, czy do jeansów, czy właśnie do jakichś bardziej eleganckich spodni. Jest olbrzymia, ja zawijam rękawy na 3 razy, ale jest też bardzo wygodna, ma świetny skład. Ja ją gdzieś dorwałam, wiecie, w jakimś takim wielkim koszu, nawet nie wisiała na wieszakach, tylko po prostu to był taki wielki kosz z samymi koszulami i ją uwielbiam. Kolejna propozycja do tych spodni to jest znowu koszula, ale słuchajcie, tutaj już niezależnie od tego, jaki kolor, model koszuli wybierzecie, do tego typu spodni wszystko będzie pasowało. Z racji tego, że ten właśnie kolor jest jak tło na takim nieprzytłaczającym, jednolitym tle, wszystko będzie wyglądało dobrze. Czy właśnie coś bardziej wyrazistego jak czerwień, czy coś bardziej przygaszonego, żeby trochę uspokoić całą swoją stylizację, jeżeli nie lubicie właśnie mocno krzyczących kolorów, ale na takim beżowym tle każdy kolor będzie wyglądał cudownie. Więc niezależnie od tego, co wybierzecie i jaki też fason koszuli, do tego typu spodni wszystko będzie pasowało. Także to jest naprawdę niezwykle uniwersalny zakup i ja wiem, że będę całą wiosnę śmigała też z racji tego, że one są właśnie takie leciutkie i lejące. Sweter jest też zakupem z lumpeksu, a koszula to jest jakiś stary zakup z HM-u i też widzę, że w momencie, kiedy tutaj mi się troszeczkę więcej zrobiło, to ona się trochę właśnie na biuście rozchodzi, ale bardzo lubię te czerwone prążki. Kolejna propozycja do beżowych, klasycznych spodni, no to jest oczywiście marynarka. I ona tutaj też fantastycznie się broni. Pod spodem mam zwykły biały tank top. Marynarka jest w stylu marynarskim. Ja wiem, że w tym sezonie, jak i też w zeszłym i pewnie jeszcze w następnym, będą królowały większe, szersze, takie przeskalowane marynarki oversize. Natomiast też wiem, że nie wszystkie
Wy dobrze się czujecie w tego typu właśnie za dużych marynarkach, więc pokazuję Wam coś bardziej klasycznego. Ja natomiast też czasami zarzucam na siebie właśnie taką marynarkę mojego męża, którą pewnie też za chwilę przyniosę i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Ale tak, marynara plus właśnie tego typu eleganckie spodnie to jest właśnie taka propozycja do biura czy na jakieś takie bardziej oficjalne wyjścia. Dobra, przyniosłam marynarkę mojego męża i teraz tak, o ile kształt mi się super podoba, bo to naprawdę dobrze wygląda właśnie z tego typu lekkimi spodniami, o tyle kolor mi tutaj już zupełnie nie pasuje. No bo okej, jedno i drugie to jest beż, natomiast to są zupełnie dwa różne tony. Marynarka jest ciemniejsza, beżowa, a spodnie są jaśniejsze i to widać, że autor chciał dobrze, ale nie do końca wyszło. Wiecie, o co chodzi. Tutaj super by wyglądały na przykład białe spodnie tego typu. To by wyglądało genialnie. Ale w tym wypadku, kiedy właśnie kolory się nie zgrywają... I też myślę, coś, co ciekawie by wyglądało do tego typu spodni, to jest kamizelka. Ja mam czarną, ale w tym sezonie też kamizelki królują. I jak wyjdziecie do obojętnie tak naprawdę jakiejś sieciówki, to kamizelkę znajdziecie. Czy to białą, czy beżową, czy właśnie czarną. I to jest fajne rozwiązanie właśnie na sezon wiosenno-letni, bo to nie jest t-shirt, tylko to jest coś bardziej eleganckiego, więc w sytuacjach bardziej formalnych do pracy taki zestaw mundurkowy zawsze się sprawdzi. Dobra, sprawdźmy w końcu ten sweter z Zary. I to jest klasyczny, wiecie, bez szaleństw, zwykły sweter z bawełny. I on na stronie też nie wyglądał jakoś, wiecie, zaciekawie, ale ja bardzo chciałam wzbogacić swoją szafę o ten odcień. Bo on po pierwsze wygląda niesamowicie twarzowo, po drugie będzie pasował praktycznie do każdych spodni, jakie by się nie założyły, bo na beżu wygląda cudownie, błękitne dżinsy, petarda, białe spodnie, klasyczne, eleganckie czy sportowe, za każdym razem ta żółć będzie wyglądała cudownie. Ona ma właśnie tutaj, ona, ten sweter, ma tutaj ściągacz, więc bardzo fajnie się tutaj, wiecie, trzyma i układa w taką bombkę. Ściągacze są dosyć mocne, więc ja spokojnie mogę sobie tutaj, wiecie, je też podciągnąć do łokcia. Ten ściągacz też jest taki porządny. Ogólnie jest bardzo ładny ten sweter. Po prostu sam w sobie jest bardzo ładny. Nic nadzwyczajnego, totalna klasyka, ale właśnie w tej klasyce, w tej prostocie jest metoda. Strasznie mi się to podoba. I do tego wszystkiego jeszcze torebka. I w zasadzie ta torebka będzie pasowała do każdej z tych stylizacji, którą wcześniej Wam pokazałam, bo na tym mi zależy, żeby dobierać właśnie takie elementy garderoby, które będą w zasadzie pasowały do wszystkiego. No i to jest taki model typowo wiosenny. Taki, że właśnie będzie pasował i do bieli, i do właśnie takich zgaszonych kolorów, czy do koszuli. Ona nie jest za duża i przyznawam się szczerze, że jak zamawiałam, patrzyłam na stronie, to miałam wrażenie, że ona będzie ciut większa. Natomiast jest z rodzaju tych mniejszych torebek i tutaj jeszcze jest dodatkowo pasek taki skórzany, więc możemy sobie zamienić ten parciany na taki skórzany, delikatniejszy. Ma rączkę, chociaż ja nie noszę tak torebek w ręce, więc sobie pewnie ją tutaj będę chowała do środka. Zamyka się na zatrzask. O. I powiem Wam, że jest całkiem przyjemna. Jeszcze chciałam Wam pokazać płaszcz, odpowiadając też na jedno z pytań w sekcji komentarzy. Jak mi się nosi ten płaszcz, jak się zachowuje po... miesiącu teraz będzie tak, miesiąc użytkowania, więc słuchajcie, on wygląda bardzo dobrze. Jeszcze tutaj się zbliżę, pokażę Wam kieszenie. Tutaj nic się nie kulkuje, materiał nie wygląda na zniszczony, a chodzę w nim naprawdę bardzo często, bo on jest właśnie super wygodny. Ja go mogę zarzucić, wsiąść do samochodu, mam miejsce pod pachami i naprawdę to jest rzecz, którą teraz najczęściej wybieram, narzucając sobie jakieś okrycie wierzchnie. Więc tutaj też na szwach, wiecie, od ocierania się nie widzę żadnego skulkowania się materiału. On naprawdę nie wygląda na zniszczony, a tak jak mówię, bardzo często w nim chodzę, więc tak, odpowiadając na
pytanie w komentarzu. Polecam. I nie widać właśnie śladu użytkowania po takim miesięcznym, powiedzmy, tyraniu. No dobrze, przyszedł czas na sukienkę, która, nie powiem, niesamowicie podobała mi się na modelce, bo wyglądała przepięknie. Wkleję Wam gdzieś tutaj zdjęcie, żebyście zobaczyły. Wyglądała przepięknie, naprawdę. Jeszcze wiatr gdzieś tam, z tego co kojarzę, wiecie, rozwiewał tą sukienkę i wyglądała cudownie. I teraz tak, na mnie ona już tak cudownie nie wygląda, chociaż okej, nie jest najgorzej, ale wyglądała na modelce o wiele, wiele korzystniej. No dobra, ja mam 1,64 m, więc wiadomo, że na smukłych, wysokich dziewczynach tego typu sukienka, szmizjerka będzie wyglądała bardzo dobrze. Do tego już się nie czepiam, bo wiadomo, figurę każdy z nas ma inną. Natomiast ja bardzo chciałam mieć w tym sezonie i w ogóle wzbogacić swoją szafę o białą szmizjerkę zapinaną w pasie brązowym paskiem, bo to jest tak bardzo wiosenny klimat. I nie mogłam znaleźć tego typu sukienki właśnie za bardzo w sklepach. I jak zauważyłam, że Zara ma, to szczerze nawet się nie zastanawiałam nad składem tej sukienki, tylko po prostu ją zamówiłam. Mało tego, ona była wyprzedana, więc ja się musiałam zapisać na powiadomienia, kiedy będzie ta sukienka znowu dostępna. To jest rozmiar XS i tutaj w tym, no właśnie, z takich rzeczy technicznych, to jest rozmiar XS i ona jest ogólnie w porządku, tak jak te spodnie były troszeczkę przymałe w pasie, tak XS sukienki jest w porządku. Nie ma kieszeni, to jest dodatkowy minus, oprócz tego, że to jest 100% poliestru. Więc z racji tego, że właśnie ta jakość jest tak kiepska tej sukienki, no i że będę ją nosiła wiosną, latem, to ja nie wiem, czy ja się w tym nie ugotuję i nie będę się czuła, jak wiecie, w plastikowym worku. I to jest naprawdę bardzo duży minus tej sukienki, dodatkowo właśnie nie ma kieszeni. Ten materiał jest też takim dosyć grubym materiałem. Ona w zasadzie nie prześwituje, bo mam ciemne gacie pod spodem, a tego w ogóle nie widać. Więc ten materiał jest dosyć gruby. Kurczę, szkoda, że to poliester. No i jeszcze jak fajnie wygląda z tą torebką. Naprawdę bardzo wakacyjny, fajny, taki wiosenny vibe. Kurczę, zła jestem na tą Zarę, bo wiecie, w dobie świadomego konsumenta, który szuka naturalnych składów, Zara wyskakuje 100% poliester. Czemu to nie mogło być coś bardziej naturalnego? Ja rozumiem jeszcze jakąś domieszkę poliestru, wiecie, że coś tam i 20%. Okej, jakoś przymykamy oko na to, ale tutaj 100%. Dajcie znać w komentarzach, bardzo jestem ciekawa Waszej opinii, co myślicie na temat tej sukienki. Moje drogie, kończymy. Ja wskoczyłam w coś bardziej wygodnego, coś, co w 100% trafia w mój gust, w moje preferencje i wzbogaca właśnie moją wiosenną szafę. Zarówno spodnie, jak i sweterek wyglądają przepięknie razem, jak i wiecie, rozłączone z rzeczami, które już w szafie posiadam. Torebka też jest genialna, natomiast nad sukienką będę się musiała jeszcze chwilę zastanowić, czy ją zostawić w swojej szafie i czy jakby złamać swoje zasady. No ale okej, wszystkie linki zostawię w opisie tego filmu, jeżeli macie ochotę zakupić coś, to są najnowsze kolekcje, więc na pewno w sklepach będą. Nie wiem co z sukienką, bo tak jak mówię, musiałam się zapisać na powiadomienie, bo była cały czas wykupiona, czyli jednak podoba się mimo swojego składu. Tam w opisie, jeżeli macie ochotę, zostawię również namiary na siebie na Instagrama, na Facebooka, maila. Ja z tego miejsca żegnam się z Wami, życząc Wam udanego tygodnia i cudownego świątecznego weekendu. Widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia.